Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Spójrz, takie cudo. Frozen. Mozito. Produkt dostałem od Rafała, słuchaj. Przy okazji tam iluś tam produktów, dużo mi tego wysłał. Co mi się podoba, Rafał na punkcie bezpiecznej chemii ma, czy bzika można powiedzieć, o tak, co jest fajne. Tak samo i jeżeli chodzi o ozonowanie, też niezły wyjadacz. Serdecznie Ciebie pozdrawiam, Rafał. I teraz tak, wysłał mi ten zapach i napisał bezpieczny. Poczytałem trochę rzeczywiście, jeżeli chodzi o zapach, tak naprawdę bezpieczny. O tak, krótko, bezpieczny. Poczytaj sobie, bo to jest grubsza sprawa, a Cię grubsza sprawa, no... Ciężko, żebym tu siedział z telefonem i Ci czytał, co jest 5, nie? Ale uwierz mi, jeżeli chodzi o zapach, naprawdę bezpieczny. Zapach. I tutaj kojarzy mi się, słuchaj... Kurczę, zielona herbatka... Nie zielona herbatka, mięta. Wiesz co? Mięta taka z ogródka, która świeżo zerwana i żona na przykład nieraz zaparzy. Obłęd. Rewelacja. Tak naprawdę cudowny zapach. I teraz tak, co jest fajne w tym produkcie? Długo siedzi. Z jednej strony przy nogach trzy razy na dywan, z drugiej strony trzy razy i ja ten zapach zimą. Przez pierwszy tydzień czułem, jak wsiadałem, później przez kolejne dwa tygodnie, czyli trzy tygodnie, jak się odkurz nagrzało, ten zapach się uwalnia. A szczególnie jak się skręca gdzieś, wiadomo, nos się przyzwyczaja. Obłęd, naprawdę. I słuchaj, atakuję go od wiosny i zobacz, ile zużyłem. Tyle. Wydajność, zapach, na chwilę obecną, z takich przyjemnych, taki jest świeży, chyba najfajniejszy. Naprawdę, taki łagodny, on ani się nie narzuca. Taki, czuć, że taki jakby był naprawdę z grubszej półki, z wyższej półki, o może tak. Naprawdę rewelacja, ja jestem miło zaskoczony i ten zapach najlepszy jest to, że on leżał, mówię, kurczę, kolejny zapach, mówię, a, wezmę i będę testował. I tak sobie psikałem, psikałem i wiosną już oszalałem, mówię, czekam, aż będzie maksymalnie zimno, czyli bliżej zera, grudzień u mnie. U Ciebie zresztą też, bo film chyba wrzucę pod koniec grudnia, więc u mnie początek grudnia. W listopadzie też go zarzuciłem, słuchaj, 3 tygodnie go czułem. I jeszcze jak się gdzieś nagrzeje, mam już 1 grudnia, a na początku listopada zarzuciłem, on się gdzieś tam przewinie. Dzisiaj znowu sobie dorzucę, 3 razy z jednej, 3 razy z drugiej i myślę, że 2-3 tygodnie mam z bańki. Zobacz, no wydajność jest kosmos. Jeszcze raz, Rafał, dziękuję Ci bardzo za produkty, które pokazujesz mi, które są bezpieczne na przykład. Bo ja nigdy nie rozkminiałem jeszcze jakoś tego w tę stronę i zauważyłem, że te bezpieczne produkty, a czy może już głowa się tak nastraja, że mam wrażenie, że rzeczywiście one są takie przyjemniejsze w pracy i takie jakby delikatniejsze. Ale myślę, że też tutaj dużo głowa robi, że masz świadomość, że pracujesz z bezpiecznym produktem. No to jest fajne. To jest fajne. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Zapach naprawdę fantastyczny. I jak dla mnie... Kolejny mistrz, no. Kolejny mistrz. Obłęd. Zapach jest obłędny, taki świeży, delikatny, nie narzucający się. Po prostu mistrzostwo, naprawdę. I to, jak siedzi w pomieszczeniu, w danym pomieszczeniu, nawet i w domu. Nawet i w domu. Naprawdę bardzo długo go czuć. Dobra. Z mojej strony to wszystko, słuchaj. Godny zawodnik. Naprawdę godny zawodnik. Przede wszystkim ujmuje mnie w nim to, słuchaj, że on jest taki... Nienachalny, taki łagodny, a zarazem, kurczę, no nie powiem, że mocny. On się nie narzuca, ale go czujesz. I to tak przyjemnie go czujesz. Nawet jakbyś go za dużo zaaplikował do auta, nie będzie stwarzał problemów, a będzie przyjemnie. I to jest właśnie to w tym zapachu. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!